Wielki kociołek zup chińskich. Siemanko, z tej strony Sebol. Dzisiaj robimy filmik Wielki Kociołek, nie wiem jak to nazwać. Nie Sebolixa, nie o to mi chodzi, tylko kociołek zupy chińskich, czyli w garku znajdą się popularna w Polsce, polska popularna zupa, którą często się robi na obiad, pomidorowa, ale w wersji sam smak, bo jest smaczna, sam smak. Pomidorowa wersji Knorr, ale pikantna, troszkę pikantniejsza. Druga taka bardzo popularna w Polsce zupa to ogórkowa, nawet z koperkiem, zobaczcie, no to jest, nawet koperek jest, to nie tak, że sama, tylko ogórkowa. A, nawet rosół złocisty, też bardzo popularna, bardzo. Może dajmy także barszcz najpierw, bo to jednak tutaj są same rosoły. Barszcz czerwony z majerankiem. Barszcz czerwony często na jakieś święta się tam robi z uszkami, z tym. Rosół złocisty, ale z lubczykiem. Kurczak złoty, czy tam złoty po prostu się nazywa. Łagodny wifon, złoty wifon. Wifon bardzo pikantny, tu pisze nawet mega ostra. Czosnkowa po śląsku z majerankiem i szczypiorkiem. Oj. Nie wiem co w tym śląskiego jest, ale czosnek jest, nie wiem czy śląski, chyba nie śląski. Bzdura. Ser w ziołach. Znowu sam smak, cztery sery, no może będzie dobra. I ojakata. To jest dobra akurat, miał. Sos salise, sojowy sos, ramen. Dobra, woda się nam zaraz gotuje, zaraz wrzucamy zupy chińskie. No i lecimy. Lecimy. Rosół złocisty, może być obojętny. Prosty na końcu, może wstykiem. Łagodny. Dobrze, wyłączymy to przecież. Nigdy taki cały się nie da. A to się wrzątek zaraz, to się przygotuje, a teraz rzucamy wszystkie proszki, jakie tu są. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Mamy tego oleju, żeby nie było. Żeby kompletnie. Pięć. Kolejny. Sypujemy. Teraz ten olej. Jeszcze budeczki dolać na koniec, żeby ognista była bardziej. Dobra. Teraz to. Czerwony. Zobaczymy, co się o kurwica, jak żyje, tak ja ile waczyły nigdy nie widziałem. Ciach. Jakie kolorowe, ty zobaczcie. Fajne kolory. I zobaczcie, to jest zupa kolorowa. Tak wygląda zupa kolorowa. Nie, że w tym czymś nie znam.
No teraz się ładnie zabarwiła. Oj. Kurwa mi tak będę żigał. No, wygląda, wygląda. Czerwony się przebija. Zgadza się. Przebija się kolor czerwony. No kurczę, pieczone. No zobaczymy. No nie mogę. Ja przyznam czas na lewanie, może zbliżę to w ogóle, nie. Tak blisko wygląda, to nie no, tutaj za blisko będzie. Miseczkę widać, widać. Przed czas na lewanie zup. Gorąco, to poczekamy trochę. Ach, tego makaronu jest sporo. Jeszcze trochę zamieszam. Dla pewności zamieszam. I uwaga. Nie mogę włożyć więcej. Co z tego wyjdzie? Może będzie dobre, kto wie. Kurczę, pieczone. Obiadu na 3 dni, zgadza się. Jest pikantna, jest taka. Dobra, wystarczy. I zaraz spróbujemy, jak smakuje. Czerwona jest bardziej niż mówiłem. Czerwona właśnie, a ten barszcz to jest bardziej fiantowy. To dziwna ta barszcz czerwona, bo pisze barszcz czerwony, a kolor jest zupełnie inny. To jest czerwony. No poczekaj, aż trochę ostygnie. A jak ktoś wcześniej mówił, że mam brudną lodówkę, to może to niech zauważy, że to są rzeczy po naklejkach. I to jak zacząłbym czymś drapać, to bym zdarł tego. Bo tu już zacząłem wczoraj robić i o, jakieś takie te, to jest po naklejkach. Ktoś pamięta w ogóle Hej jeszcze albo, oj. Albo o, 15 urodziny. Byłem wtedy, Złote Przeboje, Sandra, Fancy. I Savage był, i Bonnie, no i polski Krzysztof Krawczyk. I Sandra. Sandra, Fancy, Savage, Bonnie, Krzysztof Krawczyk. I ten koncert gdzieś chyba na jakimś kanale sobie TV chyba jest, bo ja go miałem nagranego na telefonie, potem go skleiłem całego. Czcimy smacznego. Trochę jeszcze gorące, no ale trzeba zjeść. Trzeba już zjeść. Gorące trochę jeszcze. A nie chcę, żebyście mówili, że ja flukam czy coś. Tak jak ostatnio ktoś mówił, że ja mlaskam. Ostatnio byłem chory, sorry, jadłem tego Chińczyka, to tak... To wiecie, jak to było. Jeżeli komuś to przeszkadzało, proszę nie oglądać, no trudno, tak? Chodziło o to, że ja byłem chory ostatnio i jakoś tak... Jedzenie mi trudno szło ogólnie w ogóle i jakoś tak... Tak po prostu jadłem, no bo jak jem normalnie, to normalnie, jak się czuję zdrowa. Wtedy jeszcze byłem chory i w ogóle. Dobra, może w końcu zjem. Bo już gorący. Sorry, dzisiaj gorący, ale... W smaku to jest bardzo fajne. Cześć, Trazerek. Słone. Dziękuję. Słone jest bardzo. 3 lata przygody. Dzięki wielkie. Bardzo słone. Sama sól praktycznie. Można tak powiedzieć. Ale poczekajcie. Przenieśmy się tutaj, bo tam za duży hałas. Słychać coś. Jest to bardzo ciekawy smak, powiem wam szczerze. Odkryłem nowy, ciekawy smak. Mówię, słone jest strasznie. Jakby sam soli nawalił, bo te proszki, te zupowe są słone. Ale ogólnie nie przebija się chyba żaden. Krychowiak? Słony, ty, bez skitu. Coś jest z krychowiaka. To co na czacie widz napisał. Się knorka zjedli taką, nie wiem, kostkę. No kurde. Sama sól. Praktycznie. Połączona z tym takim proszkiem. Nie, proszkiem nie, tylko tym olejem.
Ten proszek jest strasznie słony. Tak jakbyście słoną zupę jedli, naprawdę. Ale ciekawy smak, wam powiem. Dlatego wam powiem, że ciężko mi stwierdzić. Ktoś zapyta, co czułeś najbardziej? No to tylko sól. Tu się przebija, więc jeżeli przebija się tylko sól, no to ciężko mi jakiś smak tutaj wyróżnić. Tak jest łatwiej, bo teraz jak przytnę, o, to nie widać tego. Ciężko mi jakiś tu smak wyróżnić. Jeden. O, gifcik od Trazera. Kto dostał? Może trochę czuć tej serowej, troszeczkę posmak tej serowej, taki sam smak. Na pewno jest, bo ja znam ten smak. Rakładosz. Trochę posmak, ale dzięki, tak to Trazer, dzięki. Słone. Ale ciekawy. Dobra, widzowie. Chyba tyle, co?